poprawny angielski akcent, 17 słów z różną wymową, czasownik kontra rzeczownik, część druga. W języku angielskim jeden wyraz może być wymawiany na parę sposobów, na przykład Polish albo Polish. Dzisiaj część druga z cyklu jeden wyraz, różne wymowy, czasownik kontra rzeczownik. Podam kolejne 17 przykładów wyrazów w języku angielskim, których sposób wymowy będzie zależeć od tego, czy to czasownik, czy rzeczownik. W nagraniu będą warianty wymowy brytyjskiej, podam też polskie tłumaczenia. Polecam zapoznać się z częścią pierwszą i odsłuchiwać co jakiś czas część praktyczną dla utrwalenia. Przypomnę, że na kanale mówię dużo o moich doświadczeniach na emigracji w UK i o powrocie do Polski. Zaś mówiąc o nauce języka angielskiego, wypowiadam się nie tylko z perspektywy emigrantki, ale również jako magister filologii angielskiej z uprawnieniami nauczycielskimi. Opieram się więc na wiedzy akademickiej i doświadczeniu w nauczaniu. Jeśli dążysz do najpoprawniejszej wersji języka angielskiego w swoim wykonaniu, używaj go świadomie. To zaczynamy. Czasownik kontra rzeczownik, 17 angielskich słów wymawianych na różne sposoby. Zanim przejdziemy do nauki, pamiętaj, by uważnie słuchać, gdzie pada akcent wyrazowy. Przykład. Jak mamy dwusylabowy wyraz, w przypadku czasownika zazwyczaj akcentujemy drugą sylabę, na przykład increase, present, w przypadku rzeczownika pierwszą. Increase, present. Słuchając, skup się przede wszystkim na wymowie, natomiast w opisie pod wideo będzie też lista tych słów z transkrypcją fonetyczną. Zaczynamy. Najpierw będę wymawiać czasownik, a później rzeczownik. W pierwszym odczycie podam wyrazy z polskimi znaczeniami. W drugim odczycie przeczytam jeszcze raz, tylko po angielsku, już tylko na zasadzie kontrastu, dla jasności, słyszalności i utrwalenia materiału. 1. Invite. Zaprosić. Invite. Zaproszenie. 2. Object. Sprzeciwiać się. Protestować. Object. Przedmiot. Obiekt. Cel. 3. Permit. Pozwolić na. Permit. Pozwolenie. 4. Present. Wręczać, prezentować, przedstawić. Present. Prezent. 5. Progress. Robić postępy. Progress. Postęp. 6. Project. Projektować, planować. Project. Projekt. 7. Protest. Protestować. Protest. Protest. 8. Rebel. Buntować się. Rebel. Buntownik, rebeliant. 9. Record. Zapisywać, nagrać. Record. Płyta, zapis, lista, rejestr, spis. 10. Refill. Ponownie napełniać. Refill. Dolewka, wkład, na przykład do długopisu. 11. Refund. Refundować, zwracać koszty. Refund. Zwrot pieniędzy, kosztów. 12. Reject. Odrzucać. Reject. Odrzut, wyrzutek. 13. Subject. Podporządkowywać. Subject. Temat, zagadnienie. 14. Survey. Ankietować, badać. Survey. Ankieta, analiza. 15. Suspect. Podejrzewać. Suspect. Osoba podejrzana.
16. Transfer. Przenieść, przetransferować. Transfer. Przekazanie, przeniesienie, transfer. 17. Upset. Zmartwić, zdenerwować. Upset. Niepokój, wytrącenie z równowagi. Teraz powtórzę jeszcze raz, tylko słowa po angielsku. Wymowa czasownika i rzeczownika dla kontrastu. Zachęcam do aktywnego słuchania i powtarzania, jeśli masz taką możliwość. Invite. Invite. Object. Object. Permit. Permit. Present. Present. Progress. Progress. Project. Project. Protest. Protest. Rebel. Rebel. Record. Record. Refill. Refill. Refund. Refund. Reject. Reject. Subject. Subject. Survey. Survey. Suspect. Suspect. Transfer. Transfer. Upset. Upset. To tyle. Wyrazów takich jest więcej i zachęcam Cię do zwracania uwagi na aspekt akcentu, kiedy sprawdzasz wymowę wyrazów. Do tego nagrania możesz wracać w miarę potrzeby. Już bez słuchania wstępów możesz od razu przejść do części praktycznej z wymową. Polecam wracać i utrwalać. Cudów nie ma. Practice makes perfect. Repetition is the mother of learning. Dajcie znać, czy było to dla Was przydatne. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, polubień i zostawienia komentarza lub sugestii tematu, który Was interesuje. Polecam też sprawdzić część pierwszą i dwa inne nagrania. Pierwsze o wymowie angielskiej i trzech błędach popełnianych przez Polaków i drugie o 11 wyrazach z nietypową wymową i częstych błędach. Na koniec bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego.